W transporcie prawie wszystko zależy od kierowcy, dobrze więc, jeśli za kółkiem siedzi ktoś naprawdę dobry w tym zawodzie. Poszukiwaniu tych najlepszych sprzyja zorganizowany przez Scania już po raz czwarty konkurs dla młodych kierowców zawodowych. Rywalizacja pod nazwą Young European Truck Driver toczy się pod auspicjami Komisji Europejskiej oraz Międzynarodowej Unii Transportu. Do czwartej edycji konkursu Young European Truck Driver w Polsce zgłosiło się ponad 1600 kierowców. W całej Europie dobre 10 tysięcy kierowców bierze udział. Te 1600 kierowców podzieliliśmy na 9 eliminacji. Startują w 9 regionalnych eliminacjach, które odbywają się u dealerów Scania w całej Polsce. Pierwsze zadanie, z którym we wrocławskiej siedzibie Scania zmierzyli się wszyscy zawodnicy, polegało na rozwiązaniu testu. Pytania dotyczą bezpieczeństwa na drodze, prawa o ruchu drogowym, również wiele pytań dotyczy zasad związanych z transportem jako takim. Test stanowił pierwsze sito. Na placu boju zostało 9 zawodników, których najpierw poddano sprawdzianowi w ruchu drogowym. W tych próbach praktycznych ocenia się ekonomikę jazdy i jej technikę. Z doświadczenia z tych poprzednich eliminacji wynika, że różnica w zużyciu paliwa jest na poziomie około 15% między najlepszymi a najgorszymi z tej dziewiątki finałowej. Nieledwie wprost z drogi zawodnicy wjechali na tor z przeszkodami. Tutaj liczyła się precyzja jazdy i wyczucie gabarytów zestawu. Proste zadania oparte o zwykłe manewry przysporzyły kierowcom wcale niemałych problemów. Plac manewrowy był dla mnie najtrudniejszy. To już był mój trzeci udział. Zawodowo jeżdżę około 10 lat na trasach Polska-Niemcy. Samochodem, na ogół Scanią, z naczepą albo MAN. Dla najlepszego we Wrocławiu to jeszcze nie koniec zmagań. W sierpniu zmierzy się ze zwycięzcami pozostałych eliminacji krajowych, a ten, kto tam wygra, pojedzie na wielki finał do Szwecji. Dla najlepszego kierowcę europejskiego edycji Young European Truck Driver 2010 czeka nowa Scania serii R o wartości 100 tysięcy euro. Dowolna specyfikacja do wyboru. Jest więc o co walczyć. Może w październiku będziemy znów fetować polskiego mistrza, tak jak w poprzednim konkursie w 2007 roku, kiedy najlepszy okazał się Marek Szeremus.